Laro! Wszystko w porządku? Johna! Tutaj jestem! Zajdę tam po ciebie! Nie! To zbyt niebezpieczne! Jasne. Dam radę wspiąć się na górę! Jesteś pewna? Zostań tam! Jasne, za mną. Tak, pojď, pojď. Ne? Yes. Dobře. Nahoru. Pojď, pojď, pojď. OK. Muszę přeskočit. Tak, v pořádku. Chvíč mě za rękę. Myslíš? Mám tě. Niech cię, Larry. Przyprawisz mnie kiedyś o zawał. Nic ci nie jest? Nie. Idziemy. Chyba musimy przez nią przejść. Nie jest źle. Gdyby zepsuła się pogoda, możemy zaszyć się w tej jaskini. Myślisz, że znajdziemy to zakazane miasto? Wiem, że mnie trochę ponosi, ale ten stary tropiciel mówił, że widział w tych górach ruiny. Gdybym miał do ukrycia zaginione miasto, pewnie zrobiłbym to na takim właśnie zapomnianym pustkowiu. Mam nadzieję, że ludzie z Trójcy nas nie ubiegli. Burza jest coraz bliżej. Mamy nie więcej niż 2 godziny. To powinno wystarczyć. Jesteśmy już prawie na szczycie. Jaka sytuacja? Jesteśmy już blisko, Johna. Czuję to. Jeszcze chwila i będziemy na szczycie. Dobra. Zobaczymy, co tam jest. Po
podłoże wygląda dość stabilnie, ale trzymaj się w bliskościach. Dobra. Tak jeden. Okej. Teraz czeka nas wspinaczka. No, uważaj na spadający lód. Dobra, jesteś gotowy? Do dzieła. Słyszysz mnie? Tak. Pociągnę cię. O kurwa. Tam. O tam. Szybko. Przerzuć mnie na drugą stronę. Ah!
Trzymajcie! Lina się ześlizguje! Rzecz najgorsza jest to, że tak szybko się kończy. Starzejemy się, marniejemy, umieramy. Ale co po nas zostaje? Kości? Proch? A co z duszą? Czy wznosi się ponad naszą doczesność? Wierzę, że tak. Prawda kryje się w wielu mitach i legendach. Prawda niedostępna dla nauki, będąca czymś głębszym. Kluczem do życia wiecznego. Chyba znalazłem następny fragment układanki. Jednak nie jestem jedynym poszukiwaczem. Ktoś mnie śledzi i obserwuje każdy krok. Teraz już wiem, że to Trójca. Pradawna bezwzględna sekta chcąca przejąć kontrolę nad przyszłością ludzkości. Muszę działać ostrożnie przez wzgląd na moją rodzinę. Gdyby coś stało się Larze albo Anie, nigdy bym sobie nie wybaczył. Lara! To ja! O mój Boże! Przepraszam! Co ty tu robisz? Grupowcy znowu się do ciebie dobierają. Więc przyda ci się towarzystwo. Śledził cię ktoś? Śledził? Oczywiście, że nie. O co tu chodzi? Wydaje mi się, że znalazłem grobowiec. Chyba żartujesz. Mit o proroku okazał się prawdą. Katymalacją. Laro, twój ojciec był chory. Nieprawda. Był bliski wyjątkowego odkrycia. Zdobycia konkretnych dowodów na istnienie nieśmiertelnej duszy. Kochałam Richarda. I mogłam zostać jego żoną. Życie go jednak złamało. Nie chcę patrzeć, jak idziesz w jego śladu. Ale on się nie mylił. Mylili się wszyscy inni.
Siri? Mój Boże, Laro, nie! To szaleństwo! Zajmij się własnym życiem. Wróć do domu. Wiesz, że nie mogę tam wrócić. Ale ta obsesja zniszczyła twojego ojca. Widziałam coś. Coś, czego nie potrafię wyjaśnić. Teraz rozumiem, co działo się z tatą. To tylko legenda. Ustąpi. Nie idź w jego ślady. Wiesz, gdzie się to zaprowadzi. Tylko to ma teraz dobry sens. Znajdę grobowiec proroka. Hej, właśnie wjeżdżamy w strefę wojenną. Na pewno wiesz, co robisz. Jesteśmy blisko. W kanionie przed nami powinna być oaza. Tracisz tylko czas. Nic tam nie ma. Po prostu jedźmy dalej. Ty płacisz. Coś tu nie gra. To tylko lokalna milicja. Powiedziałeś o mnie komuś, tak? Zapłacili więcej niż ty. Ty skurwa! Co? Nie było mowy o strzelaniu! Zabierz nas stąd! Cholera! Ponoć grobowiec proroka ukutał wśród skał nad jednym z zapomnianych miast. Według legendy jest tam oaza, w której złożono proroka na wieczny spoczynek. Yeah.
Jakub! Coś tu jest. Czyżbym trafiła we właściwe miejsce? To jakaś inskrypcja. Nie bardzo wiem, co to może znaczyć, ale to słowo. Prorok. To tutaj. Tata miał rację. Obietka rozdzielona dziedzią do Astrio i z każdej kanały musi się pobać na klasy A i B. W porządku. Widać go tutaj. Dokonuje cudownych uzdrowień. W notatkach taty była o tym wzmianka. To chyba jakaś mapa, ale nie mogę odczytać słów. Oto cuda, jakie czynił prorok z Konstantynopola, niesłusznie zamordowany przez zakon Trójcy. Tu widać, jak prorok przemawia do wrogiej armii. Przekonał ich do złożenia broni. Mój grecki zdążył już wprawdzie trochę zarycerzać. Jednak tutaj chodzi o coś ukrytego. Zaznaczmy. Przeprowadził swój lud przez pustynię, do oazy. Szukają grobowca. Muszę znaleźć go wcześniej. Ukryte wejście. To niesamowite. Szkoda, że tata tego nie widzi. Thank you.
A je tady naše pravidelné zoologické okénko a já bych ho chtěl krátce jmenovat kočka. Ale pozor, to co právě řekl, tak nejsou nedajaké kočky domácí. Tohle je velice speciální druh. Kočka obvá. Dobrý. Řekli jsme to, uděláme to znovu. Okay. Mluvu a lepší. Dneska mi to nejde, Dobrý. Pětku. Zakon Trójcy ścigał proroka i jego lud, aż wreszcie doszło do starcia w ich ukrytej oazie. Przedostać się. Dobrý večer. Občaná si nejvíce zajímá, jestli je současná situace může být vliv na celý pohodlý zvod, jak se máš názor. A to jsem vyšší. Zdražování pohodlý zvod bude pokračovat, tak jak to poměrně straně neopatrné uplynulý výsledek. Nicméně tu důvodem nebude zamečené na rozhodnutí, ale bude na rozhodnutí. Tutaj stoczono bitwę. Armia przeciwko pielgrzymom.
rovnoprávnem tím, co se říče Matěl. Zakontrujte. Pomůže se tím dobrým pro premiéra, aby Babiše se jich podepsalo celkem 18. Loka, zgładził za kontrójce. V Česku je možné uzavírat registrované partnerství od července roku 2006. Registrovaní mohou třeba získat informace o zdravotním stavu svého potěžku. Mohou po něm také dělit jako v manželství. Nemají ale nárok na společnou půjdu, či dobří a studovský důchod. Měnu se prosadnosti z některé velké firmy. Jako zaměstnavatelé podporujeme a vítáme jeden zaměstnanců a uznáváme práva našich kolegů, gayů, bisexuálů a trans genderových lidí a pracovat bez diskriminace a Synu, do zákonu trojice došly sluchy, že vyznavce proroka budou. To potvrdují výzkumy tří světových univerzit, zda se přijali za poslední 40 státy, které zajišťují svobodu a rovnost věků, lze a bisexuálů mají výšší HDP na obsluhu a to přepočtu o více než 40 korun. Dokonce získáváme Thank you.
Niesamowite. Udało nam się, tato. Muszę znaleźć sposób, by wspiąć się wyżej. Może zdołam podnieść poziom wody. Może uda mi się przebić przez te ściany. Wrota śluzy tamują przepływ wody. Ciekawe, czy uda mi się je otworzyć. Důvodem je rekonstrukce plynovodu. Komplikace jsou na křižovatku s bojovací a v obrovský kolem ulice na Balkáně.
Thank you.